Ostrzegam, ten film jest nagrywany bardzo chaotycznie, ponieważ co chwilę wpadają mi nowe pomysły. To po pierwsze. Po drugie, ten film jest również nagrywany w bardzo kiepskim świetle, ponieważ warunki, w których pracowałem, były skrajnie zacienione. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania. A zapowiada się bardzo ciekawy film, więc zapraszam. W poprzedniej części. Minął już kolejny dzień. Oczywiście musi być trochę banjaju. No mogę się ruszyć. Ja mam taką zasadę, jak jest na małej powierzchni bardzo dużo rzeczy, to tam nie ma prawa być w porządku. W których mi to zaczęło odpadać, w których mi to odpadło. Ja teraz nie mam prawa opędzać dzielników. Muszę oczywiście zrobić jeszcze karmić dla ptaków. Doczekam na tak zwane konsultacje. Mam robić jedno, ale automatycznie być gotowy, że w każdej chwili mogę to przestać robić. Więc będę robił po prostu dwie rzeczy w dwóch różnych miejscach. Ta pierwsza, po którą chciałem przesunąć, jest niesamowicie ciężka. Nie wiem, co z tym zrobić, nie mam pojęcia. Zobaczę, i trzecia tego zaczyna się ruszać. Tu na nic nie będę mówił, bo to jest masakra już. Tragedia tu była. Odkryłem normalnie rzecz niespotykaną. A ja normalnie czuję, jak ta ściana wibruje. Trochę go dużo jest, to powinno starczyć. Nie wiem, po co ja pokazuję wam wodę. Czarna czama. Wydawało się być łatwo, okazało się być trudniejsze. To po filmie normalnie całe ręce w tym kleju. W mojej pracy tej dzisiejszej nie jestem oczywiście zadowolony. Mam plany inne, ale powiem szczerze, ja już tutaj zaczynam zapachy zmieniać. To jest tak zwane złoto. To jest koło zamachowe. Więc do zobaczenia jutro albo pojutrze. Tym razem postanowiłem, że nie mogę tak bałaganić. Muszę wrócić się z powrotem z tą lodówką, oczywiście. Więc tak, wróciłem się z tą lodówką do magazynu, żeby po pierwsze trochę ją rozebrać. Po drugie, nie mam aktualnie nic takiego do roboty. A po trzecie, po prostu chcę załadować do niej złom, tak jak zrobię to z pralką. A po czwarte, chciałem wykorzystać moje nowe zaciski. Po czwarte, chciałem wykorzystać moje nowe pasy. Więc oto jest ta nasza lodówka. Tutaj oczywiście mamy zbiorniczek na gaz. I patrzcie teraz, jak to dziadostwo lata. Tu się trzyma, ale ogólnie lata. Przez chwilę będę tego używał jako stolika warsztatowego. Taki eksperyment. A po drugie, czymś ten złom cały muszę zabić. A pokażę wam już, ile tego złomu mam. Złom i tutaj cały ogromny wór złomu. Ja nie rozbieram tej lodówki tylko, żeby zabić czas, żeby po prostu ją rozebrać i napchać tam złomu. Tylko, żeby też poznać jej konstrukcję i dowiedzieć się, co i jak. Niezłe zaskoczenie. Z tyłu, na dole lodówki, nie wiem, co to jest. Jakaś wełna, wata, takie coś. To jest pewnie do wychłodzenia. I mamy tutaj również wężyk. Oczywiście mamy tą kratkę z tyłu, która chłodzi to wszystko. Mamy też oczywiście ten kompresorek, nazwijmy to sobie tak, który tam powietrzem dmucha. I do tego mamy jeszcze wężyk. Najlepsze jest to, że w momencie, kiedy ja odcinałem ten wężyk, coś tak psykło, jakieś powietrze czy coś. Więc tak mówię, edukacja. Właśnie jestem na najtrudniejszym etapie walki. Ja myślałem, że jest najgorsze wynoszenie tych słoików. Okazuje się, że nie. Myślałem, że najgorsze będzie rozwalanie szafy. Też nie. A co jest najgorsze? Najgorsza jest ta rzecz, słuchajcie, o której ja myślałem, że będzie najłatwiejsza. Czyli co? Czyli zawiasy. Bo po pierwsze, kupując zawiasy, osiemnastki, myślałem, że będą pasować. No, będą pasować. To jest druga część zawiasu. Czternastki były za małe, a osiemnastki są jakie? Za duże. Jak widać, za duże. Po pierwsze są za długie, są za grube. Długość nie przeszkadza, a już grubość przeszkadza. Niby zwyczajny gwóźdź, ale naprawdę te gwoździe, tam widać drugą część, którą właśnie odbiłem, tutaj jeszcze nie odbiłem. Tutaj został tylko ten jeden gwóźdź. I jeszcze, nie chcę mi się iść po żaden statyw, dlatego zrobię to. Dlatego zrobię to. Tak. I oto ma
Mamy nowego właściciela. Więc tak, co z tym zrobię? Ja prawdopodobnie to wszystko wyprostuję, zamaluję czarnym sprayem. Jak zrobię mój numer, tego nie wiem. Można powiedzieć, że o to, co zaraz wam pokażę, walczyłem przez tygodnie. Odwiedziłem mnóstwo sklepów. Zjeździłem pół Tarnowa. Odkryłem sklepy, o których nawet nie wiedziałem, że one istnieją. Tylko po to, żeby kupić zawiasy, które... Tak się oto to prezentuje. Niby zwykły zawias, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu musiałem spędzić, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem teraz. Patrzcie, tą część miałem oryginalną, wymalowałem. Tą część, to tak jak wam mówię, kupiłem najpierw 14 za małą, potem chciałem kupić 18, potem chciałem kupić znowu 14, już nie było. Kupiłem 18 i okazało się, że 18, jak widzicie, osiemnastka jest za duża. Miałem wyjście, albo przerobić to tak jak zrobiłem tutaj, widać. Albo robić specjalne zamówienie w sklepie, czekać kolejny tydzień, albo dwa nawet. I wiecie już, którą wersję wybrałem. I załatwione. Klej za kilka dni będzie. W sumie już był jeden. Tylko się zbył. A do tych zawiasów niedługo już będziemy wracać, żeby je montować. A teraz zabieram się za co innego. Widzicie, uciąłem górę. W trakcie pasowania drzwi zauważyłem, że jest za wysoko, jak ja te drzwi trochę podniosę, to już wadzą o lampę, wadzą o rury, więc postanowiłem, że usunąć górę i tak pewnie to zabuduję. Czym się teraz będę zajmował? Po pierwsze tym, żeby ten element, gdzie jest jeden zawias, był na wysokości od zawiasu, żeby przygotować to miejsce, a tutaj widzicie tą lampę, a tu widzicie rury, o których mówiłem. A to jest ten element, który musiałem uciąć. Niby tylko 20 cm, ale bardzo dużo zmieniło.